Witold Piwoński, Łużyce Wschodnie. Zwyczaje wielkopostne i wielkanocne. Śpiewy wielkopostne należały do obrzędów żałobnych w Górzynie pod Lubuskiem. Dziewczęta i kobiety śpiewały wieczorami na cmentarzu tak głośno, że mógł je słyszeć każdy w tej wielkiej przecież wsi. Śpiewy wielkanocne, Wielką Sobotę wieczorem, związane były z obchodzeniem pól, aby odpędzić złe duchy. Inne zwyczaje wielkanocne to jadsiowa woda, jadsiowy wogen, jadźsy, Wielkanoc, malowanie pisanek i wałkowanie jajek. Wczesnym rankiem dziewczęta chodziły nad brzeg rzeki, aby zaczerpnąć jadźsowej wody i polać nią siebie oraz bliskich, co miało przynosić szczęście. Należało zachować milczenie i nie wolno było oglądać się za siebie. Ta, która złamała te zasady, stawała się pośmiewiskiem wsi, zwłaszcza jeśli zamieniła kilka słów ze swoim chłopakiem. Z poetów łużyckich wspomina o tym Kito Lorenz w poemacie Struga. Wierzono w oczyszczającą moc wody i ognia, a także, że woda wielkanocna zapewnia dziewczętom urodę. Stos drewna na wielkanocny ogień przygotowywano już w przeddzień świąt w najwyższym pagórku w okolicy, aby szeroki blask ognia i jego oczyszczająca moc sięgały jak najdalej. Kiedy ognisko dogasa, zaczynają się zabawy i psoty, zatykanie kominów, wystawianie zawiasów i bram i wrót stodół i wynoszenie ich jak najdalej. Największe szkody czyniono tym gospodarzom, którzy skąpili w czasie camprowania. Łużyckie pisanki należą do najpiękniejszych na świecie. Jajko jest symbolem odradzającego się na wiosnę życia. Obdarzano nimi krewnych i przyjaciół, na których według wierzeń przechodziła jej witalna siła. Na Łużycach stosowane są tradycyjne trzy metody stopienia pisanek. Woskowanie przy pomocy wosku i gąsiego pióra, wytrawianie z użyciem kwasu i wydrapywanie wzorów stalówką pióra. Wałkowanie jajek to wielkanocna zabawa dzieci. Na spadzistej łące wydrapywało się rynienkę i kulało jajka. Wygrywało to dziecko, którego jajko trafiło w inne. Właściciel trafionej pisanki musiał dać pieniądz lub coś ze słodyczy. Podstawą tego zwyczaju jest magiczna wiara, że na łące będzie szybciej i obficiej rosła trawa dla zwierząt gospodarskich. Zwyczaj ten nie był znany na Łużycach nadodrzańskich. Praktykowano go jedynie na obszarze na południe od kolana Odry. Pozdrawiając czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych, chciałabym złożyć życzenia. Przede wszystkim życzę Państwu zdrowych, pogodnych i rodzinnych świąt wielkanocnych i wszystkiego dobrego.